Dzień dobry, proszę powiedzieć, co się tu dzieje? No, jedzenie darmowe dałem. Aha, a kto daje darmowe jedzenie? Znaczy ja myślę, że to jest dobry ogół, nie no żartuję. Bardzo dziękujemy za tutaj grilla, który jest organizowany. A propos, kto organizuje tego grilla? Chyba samorząd i nasi kochani nauczyciele. Dziękuję. Co tu się dzieje? Jest grill szkolny. Co do takiego grill szkolny? Robią to nasi cudowni nauczyciele nam bardzo dobre jedzonko. Robią nam kiełbaski, warzywa dla osób, które nie jedzą mięsa. Tam widzę, że się rozstawiają frytki nawet. Serum herbatki do picia jakieś zimne. Co jeszcze mamy? Są ciasta jeszcze. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniecznie, Marysiu, co tu się dzieje? Proszę powiedzieć. No, świętujemy już prawie wolność, za niedługo zaczną się wakacje. A jaka atmosfera, twoim zdaniem? No, myślę, że na razie się rozkręcamy, ale myślę, że będzie tak jak zawsze cudownie. Dziękuję. Pani przewodnicząca szkoły, rozmawiam z Oliwią Wlach. Co cieszy się największym powodzeniem? Oczywiście, że kiełbasa z musztardą i ketchupem i z gorącym chlebkiem. Któż to wszystko przygotowuje? Przygotowuje tutaj nasz grillman, pan Artur Wiśniowicz. Pomagają mu przepiękne kobiety, pani Lucyna z Sazanów, pani Senderowicz, druga pani Sazanów. No i my tutaj jesteśmy jako takie małe rączki do pomocy. Dziękuję. Proszę bardzo. A to jest herbata parzona na zimno. Przeze mnie. Oj, proszę powiedzieć, kto parzył, bo słyszę tutaj przeze mnie, to znaczy przez kogo? Przez Macieja Nawrota z pierwszej NC. Dziękuję. Ja bardzo na przykład doceniam inwencję, którą wykazała naszą szkoła w dzisiejszym dniu i jest prześwietny. Dziękuję, proszę dziękuję. Bardzo. Smacznego. Dziękujemy. Co wcinamy? Dobrą kiełbaskę i chlebek. Kto prowadzi zumbę? Pan Szymon Głodny. Jak pan ocenia kondycję młodzieży? Wspaniale. Uwielbiam patrzeć, jak młodzież się bawi rytm muzyki latynoamerykańskiej. Dzień dobry. Widzę, że w ramach pikniku szkolnego coś się tu dzieje. Po prostu przyszłyśmy jak teren maturzyński zobaczyć, co się tutaj dzieje i fajnie to sobie wpaść, zwłaszcza, że pandemia dużo odebrała. Okej, rozumiem, zatem absolwenci ciągną tłumem do trójki. Tak, bo jest pewna tęsknota, pewna nostalgia, coś się skończyło i to, że będzie od października jakaś studia, kolejny etap w życiu, to nie znaczy, że nie chcesz wrócić do dawnego miejsca, w którym się spędziło tyle lat. Okej, dziękuję. Dziękuję. Dominik, ale oprócz tego, że gościmy absolwentów, to mamy jeszcze stoisko z... Z książkami. Odbywa się tutaj coroczna nasza wymiana książek, w tym roku jednak opóźniona ze względu na pandemię. Na świeżym powietrzu wyjątkowo. I no, mamy rozłożone książki i liczymy na to, że uczniowie przyjdą, powymieniają się. Część książek jest w bibliotece włożona do wzięcia nawet za darmo. Kuba, czy tak wyobrażałeś sobie trójkę? Dokładnie tak. Słyszałem, że takich właśnie dużo inicjatyw występuje tutaj, więc nie jestem w ogóle zdziwiony. Dorian, czy tak wyobrażałeś sobie trójkę? Nie, w sensie myślałem, że szkoła jak szkoła, a po czym chodząc tutaj przez dłuższy czas ukazała mi się ta taka luźna strona, która pozwala uczniom się wyszaleć. Ale w zamian za naukę, to też jest coś za coś, to jest my się staramy i nauczyciele się starają i potem wychodzi taka dobra zabawa. Jest dziękuję. To naprawdę świetne, ja też dziękuję. Jak pani dyrektor ocenia inicjatywę samorządu? Ja uwielbiam piknik szkolny, co roku najfajniejszy dzień w roku, oprócz Dnia Anioła. Nie wiem, czy to widać, ale jest mnóstwo absolwentów. Przez moment baliśmy się, że nam braknie kiełbasy, ale okazało się, że jednak zapasy są znaczne. Każdy się dzisiaj u nas wyżywi. Dziękuję. Naprawdę piękny dzień. Bardzo dziękuję. Jestem wzruszona, że samorząd to organizuje, opiekunowie samorządu, WF-iści i wychowawcy. Wszyscy tutaj dzielnie stoją. Dziękuję.
Pani profesor Marian, rozumiem, że nóżki same do tańca się układają. To po prostu jest silniejsze ode mnie. Dziękuję. Od razu się wydzielają wszystkie przyjazne substancje chemiczne w moim organizmie. Same z siebie. Wystarczy, że usłyszę kilka taktów rytmicznej muzyki. Nic więcej do szczęścia nie trzeba.